Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy tu między ksiądz Stanisław Małkowski. To od razu zacznę od pytania w takim razie. Co księdza tu sprowadza? Przyjaźń z panem Wojciechem Sumlińskim najpierw. Bo sprowadza mnie tutaj często błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, patron tego kościoła i parafii, mój patron, święty Stanisław Kostka. No, pan mnie teraz zaprosił tutaj, no to jest, w tym sensie mnie sprowadzi. No więc wiele osób mnie tutaj sprowadza. Zapraszamy do naszego stołu prezydialnego Wojciech Sumliński, bohater dzisiejszego wieczoru. I Jerzy Zelnik. Zaczynamy, żebyśmy weszli w nastrój książki z mocy nadziei. Zaczynamy od fragmentu. Jest taki wstęp od autora, może od tego zaczniemy. Witam piękną Polskę. Może być piękna. Kłamstwa nigdy nie są niewinne. Przeważnie mają na celu wymiganie się od kary czy odpowiedzialności i uzyskanie jakiejś korzyści. Większość kłamców daje się przyłapać, ponieważ albo zapominają, co powiedzieli, albo ich kłamstwo staje się niespodziewanie, wobec niezaprzeczalnej prawdy. Dlatego ludzie mówiący nieprawdę, nie ufający swojej pamięci lub po prostu mniej przebiegli, najczęściej stosują najprostszy wybieg, polegający na zasłanianiu się właśnie niepamięcią. Skuteczniejszym systemem kłamstwa jest trzymanie się na tyle blisko prawdy, że nigdy nie ma się pewności. Są też inne metody znane wytrawnym kłamcom. Albo przeplatanie kłamstwa prawdą, albo mówienie prawdy tak, jakby była kłamstwem, bo ktoś oskarżony o kłamstwo, które okaże się prawdą, zyskuje pewien kredyt, który trwa długo i może pokryć znaczną ilość nieprawd. Dobry kłamca potrafi tak oplatać, tak omotać kokonem pajęczych półkłamstw, wypaczonych prawd i domyślników, że bardzo trudno rozeznać prawdę, choćby się ją miało przed oczami. Paweł Graś nie był dobrym kłamcą. 11 grudnia 2013 roku, nieomal w samo południe, rzecznik rządu Donalda Tuska złożył w sądzie rejonowym dla Warszawy Woli niezwykłe zeznania. Nie pamiętam, kiedy odbyła się narada z udziałem marszałka Bronisława Komorowskiego, poprzedzająca wydarzenia nazwane później w mediach aferą marszałkowską. Nie pamiętam, gdzie odbyła się ta narada. Nie pamiętam, kto wziął w niej udział. Nie pamiętam, czy zostałem na nią poproszony telefonicznie, czy pisemnie. W trakcie niespełna dwugodzinnych zeznań Paweł Graś na 77 pytań odpowiedział: nie pamiętam. Na kilkadziesiąt następnych: nie umiem odpowiedzieć. I na kilka kolejnych: nie chcę kłamać. Poza podaniem imienia, nazwiska, wykształcenia, pełnionej funkcji oraz kilku nieistotnych informacji, rzecznik rządu, który kilka dni wcześniej na konferencji prasowej swobodnie przywoływał szczegółowe fakty, nawet sprzed kilkunastu lat, nie pamiętał prawie niczego, co dotyczyłoby tajnej narady marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztofa Wondaryka, pułkownika Wojskowych Służb Informacyjnych Leszka Tobisza z jego, czyli Pawła Grasia, udziałem. Amnezja rzecznika rządu nie była dziełem przypadku.
Bardzo dziękujemy. Pierwszy fragment książki i od razu... W ogóle nie wiem, czy powiedziałem dobry wieczór Państwu. Chyba o tym. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy szczęśliwi, że Państwo tak no, przybyli, że siła przyciągania Wojciecha Sumlińskiego jest tak wielka, że Państwo poświęcą dzisiejszy wieczór Wojtkowi i książce. Bardzo się cieszę, bo to jest spotkanie zorganizowane przez Kluboksięgarnię Wnet. To jest miejsce na ulicy Koszykowej, księgarnia Wnet, a też przygotowane przez spółdzielców spółdzielczych mediów Wnet. A jak Państwo wiedzą, spółdzielcze media Wnet wydają kurier Wnet, więc ci z Państwa, którzy otrzymali dzisiaj kurier, życzę Państwu miłej lektury, ale może Państwo nie wiedzą, bo być może sam Wojciech Sumliński o tym nie pamięta, że jest jednym z założycieli spółdzielczych mediów Wnet. Pamiętasz, Wojtku? Oczywiście pamiętam, choć czasami może się wydawać, że pozornie może się wydawać, że o tym zapominam. To nie jest niepamięć, nie taka niepamięć jak u Pawła Grasia. To jest rzeczywiście bardzo dużo obowiązków, ale obiecałem już Krzysztofowi, że to się zmieni, że będę bardziej aktywnym spółdzielcą i to ma nastąpić już niebawem. No i to jest deklaracja, obietnica złożona publicznie. Wojtek taką subtelną analizę kłamstw rozmaitych zrobił, prawda? Zapytamy się Wojtka, z której wersji korzysta w swoim życiu? Staram się nie korzystać z kłamstw. Myślę, że kiedyś przeczytałem takie zdanie, że kłamstwa są dopuszczalne jedynie dla lekarza, który obcuje z pacjentem, z umierającym pacjentem. Jakoś zapamiętałem sobie tę maksymę, aczkolwiek nie wiem, czy na przykład ksiądz Małkowski by się zgodził z takim twierdzeniem. Jednakowoż ja staram się w tym, co robiłem przez kilkanaście lat jako dziennikarz śledczy, podążać za... Nie chcę, żeby zabrzmiało to bardzo pompatycznie, ale podążać za prawdą, nie za kłamstwem. Tak więc żadna z tych wersji kłamstwa nie jest mi bliska. Ksiądz Stanisław na samym początku naszego spotkania powiedział, sprowadziła mnie tutaj przyjaźń do Wojciecha Sumlińskiego. Jak ta przyjaźń się rozpoczęła i czym Wojciech Sumliński zasłużył sobie na przyjaźń księdza? Rozpoczęła się przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki, to znaczy Wojciecha Sumlińskiego przedstawił mi ksiądz Jerzy i przedstawił jako swojego przyjaciela. Przyjaciele, przyjaciół są naszymi przyjaciółmi, no więc przyjaźń się zaczęła właśnie z woli błogosławionego księdza Jerzego, który wskazując na Wojciecha powiedział: oto twój przyjaciel, Stanisławie. Pamiętasz, Wojtek, ten moment? Tak, pamiętam. To był chyba 2005 albo 2004 rok. To był moment, kiedy obydwaj żeśmy z księdzem Małkowskim w bardzo krótkim odstępie czasu byli zaproszeni do programu Pod prąd. I powstała nawet z tego płyta, na której występujemy wspólnie. Oczywiście, że zapamiętałem pierwsze spotkanie z księdzem Stanisławem. No później tych spotkań były setki w bardzo różnych okolicznościach, w bardzo różnych sytuacjach, niektórych bardzo, bardzo trudnych. Myślę, że przez te wszystkie lata takiego przebijania się o prawdę, także o prawdę dotyczącą tajemnicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, rzeczywiście coś takiego się wytworzyło, co powoduje, że między ludźmi nie ma różnicy wieku, że ja to mogę chyba tylko porównywać do swojej przyjaźni z prokuratorem Andrzejem Witkowskim, który jest ode mnie o 20 lat starszy, ale zawsze się rozumieliśmy tak, jakbyśmy byli rówieśnikami. Więc myślę, że coś takiego się stało między mną i księdzem Stanisławem, który dla mnie jest mentorem, który dla mnie jest prawdziwym kapłanem. Nie chcę mówić za dużo, bo ksiądz Stanisław nie lubi komplementów, ale takim kapłanem, którego myślę każdy z nas chciałby mieć w najtrudniejszym momencie, czy w najważniejszych momentach
swojego życia. Ksiądz Stanisław towarzyszył mi w takich bardzo trudnych momentach i tego towarzyszenia i wszystkiego tego, co się z tym wiązało, nigdy nie zapomnę. To były dla mnie bardzo ważne wydarzenia, bardzo ważne chwile. Wiele rozmów z księdzem Stanisławem jest gdzieś we mnie, jest gdzieś w moim sercu. One po prostu stały się niejako moimi takimi wyznacznikami, w którą stronę należy podążać, w jaką stronę trzeba dalej iść, na jakiej ścieżce życia należy postępować. Widziałem, że pan Jerzy Zelnik przywitał się z Wojciechem Sumlińskim jak z przyjacielem. Jak się zaczęła ta znajomość z Wojciechem Sumlińskim i dlaczego tak panowie się przywitali? Tak, no my jesteśmy, ja jestem taki półparafianin podlaski, więc koło Wojtka mieszkam też. Właściwie zatarła się różnica wieku, mógłby być moim synem. Ale no cóż, przyjaźń ludzi, którzy kochają prawdę, myślę, że o to chodzi najbardziej. I że dla prawdy gotowi są nawet posunąć się do ostateczności. Jeżeli dla nich jest Chrystus drogą, prawdą i życiem. Tak sobie myślę czasami, czy mnie by było na to stać. I coraz bardziej wydaje mi się, przepraszam, takie wyznanie osobiste, ale ponieważ ja z księdzem Jerzym spotykaliśmy się osobiście wielokrotnie właśnie w czasie mszy za ojczyznę, więc gdzieś to nastąpiło i z księdzem Stanisławem się też znamy ze stanu wojennego. Więc jest ta przyjaźń właściwie ponadczasowa, prawda, że to przychodzą naturalnie, ludzie się spotykają, bo po prostu kochają prawdę i są ludźmi wiary. Jaki jest Wojciech Sumliński? Prawdziwy. Prawdziwy jako człowiek, jako mąż, ojciec, katolik, a następnie dziennikarz lepszy, który szuka prawdy, chociaż ta prawda kosztuje. Jak powiedział ksiądz Jerzy, błogosławiony męczennik, za pszeniczne ziarno prawdy trzeba płacić, plewy nic nie kosztują. A czy ksiądz już przeczytał książkę Z mocy nadziei? Mam nadzieję, że przeczytam. A my może przywitamy, nie wiem, czy jest tutaj ksiądz Tomasz Olszewski. Jest, czy go nie ma? Był, jest. Jest? Był. Dobrze. Jest ksiądz Tomasz Olszewski, chciałem go przywitać, dlatego że jest po pierwsze dyrektorem Radia Nadzieja, a lubimy bardzo Radio Nadzieja. Po drugie jest współwydawcą książki Z mocy nadziei. Tak, Wojtku? Tak, współpracujemy przy wydaniu tej książki. To jest niejako nasza w pewnym sensie wspólna praca. Premierę tej książki miałem w ogóle w Radio Nadzieja. Bardzo chciałem zdążyć z premierą na 23 stycznia. To był dla mnie bardzo ważny dzień. Wyjaśnienie tej okoliczności jest na kartach tej książki. I gdy dowiedziałem się, to był zupełny przypadek, bo nie ustalałem tego z księdzem Tomaszem, że gala Radia Nadzieja, gdzie będą wręczane gołębie nadziei, będzie miała miejsce 23 stycznia, a dla mnie ten dzień 23 stycznia w tej książce, widać to w tej książce, jest takim bardzo, bardzo istotnym dniem, to ja już wtedy wiedziałem, że właśnie premierę tej książki bardzo, bardzo chciałbym mieć tego dnia w żadnym innym miejscu, tylko właśnie w Radio Nadzieja. Książkę o nadziei, książkę pod tytułem Z mocy nadziei. Nadzieja to jest takie niezwykłe słowo, bo tutaj mój kolega, który jest na sali, często mi strofuje, że mnie powtarzał za często tego słowa, bo ono się niejako troszkę wyciera. Jak się 1000 razy powie nadzieja, to zatraca się sens tego słowa. Jednakowoż myślę sobie, że tak naprawdę sens słowa nadzieja może zrozumieć tylko ten, kto kiedyś tę nadzieję utracił, kto znalazł się w beznadziei. Dla mnie taki moment, taki czas nastąpił przed prawie 6 laty, gdzie prawie w tym samym miejscu, w kościele świętego Stanisława Kostki, oczekiwałem na werdykt sądu, mając przekonanie, bo to było przekonanie oparte o informacje moich informatorów,
że ten werdykt będzie dla mnie dramatyczny w skutkach i ma doprowadzić do tego, że znajdę się być może na wiele lat w tak zwanym areszcie wydobywczym, że rodzina będzie poddana totalnej inwigilacji, bardzo dużym naciskom na zewnątrz, a ja będę niszczony wewnątrz. No i to oczywiście, to myślę Państwo wiecie, że doprowadziło mnie to do beznadziei, do stanu, z którego cieszy się szatan. Znalazłem się w miejscu, w szpitalu imienia księdza Jerzego Popiełuszki na Bielanach, gdzie zobaczyłem, że tej beznadziei dookoła jest bardzo dużo. Jakaś dziewczyna, której całym światem był chłopak, ona była z domu dziecka, on zginął w wypadku, chciała popełnić samobójstwo. Jakiś inny chłopiec, młody człowiek, Maciek, na którego oczach ojciec zabił matkę i skoczył z 10 piętra. Ta historia, on też próbował popełnić samobójstwo. Ta historia miała swój dramatyczny ciąg dalszy parę lat później, bo on się z tej beznadziei nie wydobył i on to samobójstwo ostatecznie popełnił kilka lat później, jak się dowiedziałem. Więc ja w tym miejscu, do którego trafiłem, miejsce, gdzie tej nadziei nie było, ja paradoksalnie nadzieję odzyskałem. Bo ja sobie wtedy zdałem sprawę, że dookoła nas jest mnóstwo tragedii, tylko my tej tragedii u innych ludzi nie widzimy, skupiamy się na sobie. W moim przypadku to było fałszywe oskarżenie, w innym przypadku to może być śmierć dziecka, w jeszcze innym przypadku jakieś kalectwo, jakaś choroba, po prostu podłość ludzka, jakiś straszny zawód. W takiej sytuacji człowiek ma tylko dwa wyjścia. Może upaść i w tym upadku pozostać w tej beznadziei, albo może wstać i dalej iść. Ja wyszedłem ze szpitala z takim przekonaniem, że nic gorszego się nie może wydarzyć. Miałem umrzeć, nie umarłem. Muszę powstać i dalej iść. I będę szedł bez względu na to, co przyniesie czas. No i tak idę, cały czas starając się robić to, co potrafię, to do czego... Nie chcę używać słowa, że zostałem powołany, ale czuję, że pewne rzeczy w moim życiu nie były przypadkiem, że jak popatrzę na szereg wydarzeń z mojego życia wstecz, to widzę, że one się zazębiają, jedne o drugie. I tak naprawdę nic z tych wydarzeń nie określiłbym jako przypadek. To, że jestem w tym miejscu, w tym punkcie, traktuję jako sytuację, która miała się wydarzyć. Miałem tutaj być, miałem być w tym punkcie, miałem pisać te książki, miałem walczyć dalej o tę prawdę, która jest cały czas gdzieś niszczona, ukrywana. I te słowa wypowiedziane przez ministra Grasia, które były zacytowane przez pana Jerzego Zelnika na samym początku naszego spotkania, to jest ten jeden z tych momentów, w którym chcesz, czyli w czasie procesu sądowego, wydobyć prawdę. Proces sądowy, ja w pewnym momencie miałem tyle oskarżeń, groziło mi tyle procesów, że w pewnym momencie naprawdę ciężko było to zliczyć. Pamiętam taką rozmowę z jednym prokuratorem, który mi powiedział, proszę pana, tu w tym budynku, rzecz się działa w prokuraturze okręgowej w Warszawie, pańskie nazwisko przejawia się w tylu sprawach, że tak naprawdę to może pan za chwilę mieć x procesów i będzie pan chodził z rozprawy na rozprawę, na nic innego nie będzie czasu. Ja wtedy zrozumiałem, co ten prokurator mi powiedział. Nieważne, jak te procesy się skończą za 8-10 lat, przez te 8-10 lat można człowieka naprawdę zniszczyć. Taką matką wszystkich procesów, tej całej sytuacji jest oczywiście ten główny proces, ta sprawa, w której bardzo ważną rolę odegrał obecny prezydent Bronisław Komorowski, odegrały służby specjalne. Ta historia ma wiele zakrętów, to są zakręty, myślę, tak niezwykłe, że wystarczyłyby na pewnie kilka innych procesów. No wystarczy, że powiem, iż prokuratorzy, którzy najpierw mnie oskarżali, popełnili tyle naruszeń prawa, próbując mnie doścignąć, że rzecz bardzo rzadka, sąd dla prokuratorów uchylił immunitety i oni sami teraz siedzą na ławie oskarżonych, a mnie oskarża w ich imieniu ich przełożony, pan prokurator Majewski. W tej sprawie jest tyle zagadkowych wydarzeń, no choćby śmierć człowieka, którego ja nazywam w swojej książce Tobiszem, ze względów procesowych. Tak samo jak Aleksander
Lichocki przez DZ, to też jest gląd procesowy. Więc to oczywiście pewnie, zapewne Państwo wiecie, że pułkownik Leszek to, będę mówił tak, jak się naprawdę nazywa, pułkownik Leszek Tobiasz, miał zeznawać w tej sprawie. Człowiek, który zajmował się inwigilacją Kościoła katolickiego, człowiek, który pomówił arcybiskupa, znaczy pomówił, to nie było pomówienie, natomiast on to wykorzystał pewne sytuacje dotyczące arcybiskupa Peca i arcybiskupa szantażował. Człowiek, który zajmował się kombinacjami operacyjnymi, niszczeniem wielu, wielu ludzi, mogliby o tym powiedzieć oficerowie kontrwywiadu Jasiak i Krawczyk, którzy zostali pomówieni przez Tobiasza o przestępstwach, których nie było. Jednemu rozpadła się rodzina, drugi miał zawał serca, bardzo mocno to przeżył. Takimi sprawami zajmował się pan pułkownik Leszek Tobiasz, który zresztą był przestępcą, bo był skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Wystarczyły tak naprawdę słowa takiego człowieka, żeby moje życie na mojej rodziny na długi czas zostało poddane potężnej, bardzo potężnej próbie. Pan pułkownik Leszek Tobiasz miał w tym procesie odegrać bardzo ważną rolę, także dla mnie, także z mojego punktu widzenia. Ja go chciałem skonfrontować z Krzysztofem Bondarykiem, szefem ABW, Bronisławem Komorowskim, prezydentem Polski, Pawłem Grasiem, Aleksandrem Lichockim i wieloma innymi osobami, które były dla tej sprawy kluczowe. Chciałem skonfrontować dlatego, bo zeznania pana Tobiasza w wielu punktach istotnych, kluczowych, dramatycznie różniły się, na przykład od zeznań pana Bronisława Komorowskiego. To mogło oznaczać tylko... Taka sytuacja mogła oznaczać jedną z trzech sytuacji. Albo kłamał pan Bronisław Komorowski, który w takim układzie powinien mieć postawione zarzuty, tak jak każdy obywatel. Albo kłamał pan Leszek Tobiasz, w takiej sytuacji tej sprawy w ogóle nie powinno być. Albo kłamali obydwaj. Nie ma możliwości, żeby mówiąc o tym samym wydarzeniu całkowicie sprzecznie, obydwaj powiedzieli prawdę. Pan Tobiasz nie stawiał się na rozprawy, kilka razy nie przyszedł do sądu. W pewnym momencie pan Zbigniew Romaszewski, który przychodził do sądu, mówi, założę się, że na kolejną rozprawę też nie przyjdzie, zapewne zachoruje. Okazało się, że nie zachorował, tylko zmarł. Ja nie mam oczywiście żadnych dowodów, że pan pułkownik Tobiasz został zamordowany, ale wiem, kto na tej sprawie, kto na jego śmierci zyskał. Z pewnością to nie byłem ja. Z pewnością były to osoby, które wymieniłem wcześniej. Ja chciałem panu Tobiaszowi zadać ponad 100 pytań, skonfrontować go z tymi wszystkimi ludźmi i to w moim przekonaniu wystarczyło, żeby pokazać, jakim jest kłamcą, na jak nikłym materiale dowodowym, w zasadzie zerowym materiale dowodowym. Mój proces toczy się prawie 3 lata. Prokuratura nie przedstawiła ani jednego dowodu, nawet ani jednej poszlaki mojej winy, ani jednej. To się po prostu toczy. Wyobraźcie sobie państwo sytuację taką, że gdy Tobiasz, pułkownik Tobiasz składał zawiadomienie o rzekomej korupcji w Komisji Weryfikacyjnej w WSI, to przez kilka miesięcy w ogóle nie wspomniał o mnie nawet jednym słowem. Złożył to zawiadomienie w listopadzie po słynnej naradzie, o której tutaj była mowa i przez kilka miesięcy w ogóle nie mówił o mnie, tak jakby mnie w tej sprawie w ogóle nie było. I nagle po 5 prawie miesiącach eureka, przypomniał sobie, w tej sprawie był jeszcze Wojciech Sumliński. Wyobraźcie sobie państwo sytuację, w której wy składacie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, pamiętacie wszystko ze szczegółami, i zapominacie o, według pana Tobiasza, jak się okazało później, tak ważnej postaci, jaką miałem być ja. Zapominacie o tym, że była jeszcze jakaś ważna postać w tej sprawie. Co się takiego stało? No stało się to, że zabrakło tam elementu, który mógłby być łącznikiem pomiędzy WSI a Komisją Antoniego Macierewicza. Komisja Antoniego Macierewicza, jak wiemy, chciała dokonać takiej bardzo mocnej weryfikacji. Ja miałem kontakty z członkami tej komisji, miałem swoich informatorów w WSI, byłem tak zwanym freelancerem, pracowałem w programie 30 minut w Telewizji Polskiej, miałem swój program Oblicza Prawdy w Lublinie, miałem kontrakt tygodników Wprost. Freelancer, to znaczy człowiek, który nie pracuje tak naprawdę w żadnej redakcji, bo pracuje dla kilku redakcji. Myślę, że z tych wszystkich względów padło na mnie, tak? To znaczy doskonale się do tej roli w opinii tych panów nadawałem do spełnienia roli człowieka, który powie rzeczy, które były, powie rzeczy, których nie było, powie wszystko, jak się go zamknie do aresztu śledczego na długi czas, podda rodzinie bardzo dużym naciskom, to taki człowiek jak ja miał w ich opinii powiedzieć wszystko, czego tylko ci panowie oczekiwali. Zrobiono mi taką analizę psychologiczną, jak się później dowiedziałem. Udział w tej analizie psychologicznej brał mój były kolega dziennikarz, z którym były dziennikarz śledczy.
Więcej w tym momencie powiedzieć nie mogę, bo ten człowiek będzie w sądzie, gdzie udowodnię, że nigdy nie był dziennikarzem, tylko był funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To dużo więcej nieufko powiedz kto. Powiedziałem i tak chyba trochę dużo. To się wyjaśni w ciągu kilku tygodni. Kilku tygodni. Zrobiono ci analizę, ja ci przerwałem. Zrobiono mi analizę psychologiczną. Z tej analizy wynikało, że nie jestem żadnym twardzielem, jestem wrażliwym człowiekiem, dla którego rodzina jest ważna. Wystarczy mnie zamknąć do aresztu, przetrzymać być może rok, być może dwa. W tym czasie rodzinę poddać bardzo dużym szykanom. Ja byłem w tamtym czasie jedynym tak zwanym żywicielem rodziny. Żona, mamy czwórkę dzieci, więc żona się nimi opiekowała. Wiadomo, że uderzenie w ojca tak naprawdę to jest załamanie bytu rodziny. Zwłaszcza, że już w tamtym czasie byliśmy, my jako cała rodzina, bardzo mocno poturbowani. To był dla nas bardzo trudny czas. Ja widziałem oczyma wyobraźni sytuację, w której ja jestem w areszcie tak długo, dopóki nie powiem tego, czego ci panowie chcą, a w tym czasie moja żona zostaje poddana rozmaitym naciskom, od medialnych poprzez finansowe. Takie naciski mogą się odbywać na 100 poziomach. W jakiejś mierze żeśmy to też odczuli. Więc miałem taką wizję. No i ta wizja doprowadziła mnie do tej beznadziei, o której tutaj państwu wspomniałem, w której wyobrażałem sobie. Szatan oczywiście wykorzystuje człowieka, wykorzystuje takie załamanie ludzkie, wykorzystuje to, że człowiek jest słaby, a szatan jest inteligentny, dużo inteligentniejszy niż każdy z nas. Zapytamy się księdza, tak? O co? Znaczy to, co mówi Wojtek na temat szatana, jest prawdą. Ależ tak. Sprytem, inteligencją przewyższa człowieka w znacznym stopniu, czyli jeżeli polegamy tylko na własnych siłach, to w konfrontacji z szatanem, zresztą z wielu diabłami, jesteśmy przegrani. No więc, żeby spuentować, ja wtedy miałem taką wizję, którą oczywiście, diabelską wizję, że jedynym wyjściem jest śmierć, że muszę po prostu się usunąć, żeby rodzina nie cierpiała. Oczywiście wiem, że nie wolno tego robić. Wiem, że to jest grzech śmiertelny. 100 razy na ten temat rozmawiałem z różnymi kapłanami, 100 razy szukałem uspokojenia. Do dziś myślę, że nie ostatecznie, nie do końca to uspokojenie znalazłem. Jednakowoż wyspowiadałem się z tego, dostałem rozgrzeszenie. To jest za mną. Idę dalej. I my idziemy dalej. Kolejny fragment książki, pan Jerzy Zelnik. No tutaj ze wspomnień księdza Stanisława, naszego przyjaciela, z Michnikiem jest podobny problem jak z Gazetą Wyborczą. Kościół, lewica, dialog. Czy dialogiem można nazwać to, co się dzieje w Gazecie Wyborczej? To jest raczej próba przerobienia Kościoła na modłę instytucji, która by się Adamowi Michnikowi podobała. Z grubsza mogę sobie wyobrazić, co by się Michnikowi podobało, jaki Kościół by mu się podobał, bo on miał postawę wyższości również wobec Jana Pawła II. To mu się podobało w wypowiedziach papieża, a to mu się nie podobało. Z czasem przekonałem się, że to, co Adam mówił, a mianowicie, że chodzi mu o autentyczne zbliżenie do Kościoła, o dialog, nie jest prawdą. Ostatecznie podzieliła nas sprawa obrony dzieci nienarodzonych. Nasze poglądy w tej kwestii były od siebie tak skrajnie odległe, że utrzymywanie dalszych relacji uważałem za niemożliwe. W efekcie moje kontakty z Adamem urwały się zupełnie. Ani z mojej strony nie było jakiejś chęci spotkania się z nim, ani z jego strony żadnego gestu. Zresztą, gdzie Michnik, a gdzie Małkowski? Za wysokie progi na moje nogi. Ze strony Gazety Wyborczej był tylko telefon do mnie. Dzwonił Jacek Hugo Bader. W magazynie Gazety Wyborczej publikowany był cykl Chłopcy z tamtych lat. Chodziło
o rozmowy z postaciami, które były znane w latach stanu wojennego, w czasie pierwszej Solidarności i przedstawianie, co się z nimi dzieje teraz. I Hugo Bader poprosił mnie, bym wypowiedział się w tym cyklu. Poradziłem się Jacka Selija. Słuchaj, co sądzisz, czy z Gazetą Wyborczą należy się w ogóle zadawać i publikować cokolwiek na jej łamach? Odpowiedź była krótka. Zdecydowanie nie. I Jacek Sali porównał nawet publikowanie czegokolwiek w Gazecie Wyborczej do sporządzania konfitur metodą polegającą na wrzucaniu śliwek do gnojówki. A Michnika spotkałem jeszcze raz tylko w autobusie. Przywitaliśmy się na zasadzie cześć, dwa zdania na jakiś temat i to wszystko. A jeśli chodzi o Kuronia, to w lipcu 1984 doszło do wydarzenia, które utrzymywanie takiej, także tej znajomości uczyniło bardzo trudnym. Jacek napisał do mnie z więzienia obszerny list, który zaczynał się bardzo serdecznie. Kochany Staszku, a kończył słowami, ściskam cię i całuję. Natomiast w środku były bardzo poważne zarzuty pod moim adresem związane z tekstem na temat obrony życia dzieci poczętych, który opublikowano mi w Tygodniku Powszechnym. Kuroń zarzucił mi szerzenie nienawiści, bo jak to ujął, zajmując się obroną dzieci poczętych, musisz tych, którzy dokonują aborcji, nazwać mordercami, a to jest szerzenie nienawiści. Ten list dostarczyli mi dwaj adwokaci, mecenas Władysław Siłanowicki, który był współpracownikiem KOR i doradcą Solidarności oraz mecenas Jerzy Woźniak, związany z Komitetem Prymasowskim, bardzo zaangażowany w obronę prześladowanych działaczy opozycji. Obaj ci adwokaci, dając mi list Jacka, powiedzieli, że bardzo zależy mu na odpowiedzi. Wkrótce Jacka wypuszczono na wolność i niedługo później spotkałem go w Podkowie Leśnej, gdzie ksiądz Kantorski zaprosił mnie z posługą duszpasterską. Po mszy świętej miało być tak zwane spotkanie z autorem. Nie ujawniano jednak nazwiska autora, by nie ułatwiać zadania Służbie Bezpieczeństwa utrudniającej prelegentom dojazd na takie spotkania. Autorem okazał się Jacek Kuroń. Przywitał się ze mną, powiedział, słuchałem twojego kazania i wiedz, że w czasie prelekcji powiem coś wprost przeciwnego do tego, co mówiłeś ty. Ale nie wiem, czy cię przebiję. Odparłem krótko. Spróbuj, posłucham, co masz do powiedzenia. A mówiłem w ten czas homilię nawiązującą do aktualnej sytuacji w Polsce i zadałem pytanie. Czy komunizm jest największym złem dla Polaków? Odpowiedziałem, że nie. Że komunizm jest wielkim złem, które jednak niebawem się skończy. I najgorsze, co może się zdarzyć potem, to system postkomunistyczny, oparty na relatywizmie, nihilizmie, zanegowaniu obiektywnej prawdy i wartości niezmiennych. Jacek Kuroń zadał to samo pytanie, czy komunizm jest największym złem dla Polaków? I także od razu odpowiedział, nie, nie jest, bo niedługo się skończy. Natomiast prawdziwym zagrożeniem jest nietolerancja, ksenofobia, szowinizm, nacjonalizm i przekonanie o prawdzie obiektywnej, którą należy uszanować i dochować wierności. Tą wypowiedzią Jacek Kuroń nie tyle nawet wdał się w polemikę ze mną, co z Panem Jezusem, który w 8 rozdziale Ewangelii świętego Jana powiedział przecież jednoznacznie, jako moi uczniowie poznacie moją naukę, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A więc albo prawda wyzwala, albo prawda zniewala. Zdaniem Kuronia prawda miała nie wyzwalać, a zniewalać. Wyzwala natomiast według niego tolerancja, taka jak ją rozumiał Kuroń i jaka jest przedstawiana w dzisiejszej Polsce przez dziennikarzy w środkach masowego przekazu, przez polityków partii rządzącej i przez celebrytów. Niedługo potem odpowiedziałem Kuroniowi listownie, bardzo dobitnie, i po tym moim liście on właściwie urwał dialog między nami. I ten dialog nie został nigdy później nawiązany.
czy ten dialog został nawiązany. Spotkałem tutaj koło kościoła świętego Stanisława Kostki Jacka Kuronia. Zapytałem go, czy przeczytał moją odpowiedź, powiedział tak. Zapytałem, czy chce kontynuować wymianę poglądów między nami. I on odpowiedział nie, spuśćmy na to zasłonę miłosierdzia. Dosłownie tak się wyraził. To znaczy, że utożsamienie miłosierdzie jest właśnie specyficznie rozumianą tolerancją. To znaczy, i z brakiem logiki. To znaczy, że można mieć poglądy sprzeczne i miłosierdzie od tego, żeby to wszystko przykryć. Przykryć, prawda? O, kojarzy mi się to z takim słynnym zdaniem Marcina Lutra. Pecca fortiter, crede fortius. To znaczy, mocno grzesz, mocniej wierz. Albo simul iusturet et peccator, to znaczy jednocześnie sprawiedliwy i grzesznik. Czyli te postawy nie są sprzeczne. Można być jednocześnie sprawiedliwym i grzesznikiem, prawda? I w ogóle nie nazywać, nawet nie określać, czym jest sprawiedliwość, czym jest grzech, bo tolerancja to wszystko przykrywa. I w ogóle próba nazwania rzeczy po imieniu jest aktem nietolerancji. Jeżeli niesprawiedliwość nazywamy niesprawiedliwością, bezprawie nazywamy bezprawiem, zło nazywamy złem, a dobro dobrem, kłamstwo kłamstwem, prawdę prawdą, no to jesteśmy nietolerancyjni, prawda? Bo tolerancja polega na totalnym braku logiki, na totalnym bezsensie, na totalnym bełkocie, z czego się wyłania zresztą promocja zła. Znaczy pewnym kamuflażem tych intencji kryjących się za obecnym rozumieniem słowa tolerancja. Dzisiaj tolerancja jest rozumiana jako promocja zła, promocja kłamstwa. Ale kamuflażem jest to, że są bardzo różne poglądy, jedni mają takie, drudzy takie, w ogóle nie mają żadnych poglądów, tylko mają pewne reakcje emocjonalne. No i to trzeba wszystko przykryć właśnie tą tolerancją, tym miłosierdziem, prawda, nie zadawać kłopotliwych pytań, nie rozróżniać, nie określać, prawda, nie posługiwać się językiem w klasycznym sensie, prawda, że język jednak posługuje się pojęciami, które mają jakoś treść, odnoszą się do rzeczywistości, natomiast w tej chwili próbuje się stworzyć nową mowę, która nie ma żadnego odniesienia do rzeczywistości, natomiast gra na emocjach negatywnych i pozytywnych. No. I to jest to zwycięstwo tolerancji w tym dzisiejszym rozumieniu tego słowa. To znaczy odejście od prawdy, od rzeczywistości, od jakiegokolwiek sensu, prawda? Totalny bezsens. No więc jeżeli się na przykład posłucha premiera czy prezydenta, to ma się jeszcze się skonfrontuje z innymi wypowiedziami, z decyzjami, z całą powiedzmy linią postępowania, to się ma do czynienia z takimi okazami, które wylewają z siebie bezsensowny bełkot i podejmują bezsensowne decyzje i w ogóle, a przy tym chcą się podobać. I wielu ludziom się niestety podobają, ale właśnie na zasadzie tego miłosierdzia, które wszystko przykrywa. No taki poczciwy misio. No, że kłamie, no ja też kłamie, a że źle mówi po polsku, jeszcze gorzej pisze, no ja też, mi się też zdarzają błędy ortograficzne, no, swój człowiek, swój chłop, prawda. To jeszcze raz, dla potrzeb Poranka Wnet. Czym jest tolerancja? Ja mam powiedzieć, czym jest tolerancja? Jest, no powtarzam, jest warstwa kamuflażu i jest intencja zasadnicza. Prawda? Zasadniczą intencją jest zniszczyć prawdę obiektywną, zniszczyć dobro obiektywne, zniszczyć w ogóle rozróżnienie prawdy i kłamstwa, dobra i zła, światła i ciemności. Prawda? W ogóle zamazać wszelkie kryteria poznania, poza tym kryteria moralne oczywiście też. Prawda? Totalne oderwanie się od rzeczywistości. I stworzenie takiego bezsensownego obszaru, który no, można określić potocznym słowem bełkot, prawda? Bełkot. No i przykładów tego bełkotu w tej chwili, zwłaszcza z ust tych celebrytów czy różnych przywódców politycznych, no, z dopustu Bożego, zajmujących swoje stanowiska jeszcze i za zgodą niestety wielu
wielu tolerancyjnych, prawda, w tym naszym, jak powiada Michalkiewicz, nieszczęśliwym kraju. No, Polska rzeczywiście nieszczęśliwa, prawda, poraniona i skrzywdzona, no, ale trzeba Polski bronić przez odniesienie się właśnie do rzeczywistości, do prawdy, do dobra, do spraw jednoznacznych, przez wydobycie się w ogóle z tej zapaści semantycznej, prawda, kiedy słowa zupełnie tracą jakiekolwiek znaczenie albo nabierają znaczenia przeciwnego. Prawda. Jeżeli premier mówi miłość, to wiadomo, że jest nienawiść. Prawda. Jeżeli premier mówi prawda, no to wiadomo, że to jest kłamstwo. No to jest to właśnie zapaść semantyczna. Prawda. Przy tym no, dalszym krokiem jest nie tylko odwracanie kryteriów prawdy, kłamstwa, dobra i zła, ale dalszym krokiem jest w ogóle brak jakiejkolwiek logiki. Prawda? Więc w programach szkolnych wyeliminowano logikę. Ja się jeszcze logiki uczyłem. Prawda? W tej chwili się młodzieży, o ile wiem, w liceach czy w gimnazjach logiki w ogóle nie uczy. Dlaczego? No dlatego, że chodzi o to, żeby ludzie nie myśleli. Żeby ludzie byli pozbawieni tej racjonalnej zdolności myślenia, która jest elementem obrazu Bożego w człowieku. Współczesne ideologie, a jedną z nich jest ta ideologia wszechtolerancji, którą Kuroń nazwał miłosierdziem. To jest kpiny z miłosierdzia, prawda? To nie ma rozmowy z kimś, kto tak rozumuje, bo taki człowiek jest w ogóle nieuchwytny, prawda? Nie da się porozumieć na zasadzie jakichś pojęć określonych, jednoznacznych, prawda? W ostateczności taki człowiek traci w pewnym momencie nerwy i zaczyna krzyczeć na przykład, prawda? Czy tupać, prawda? Czy obrażać, prawda? Czy stosować inwektywę. No z tym też mamy tu do czynienia, że jeżeli się pewne racjonalne argumenty przedstawi przez tym, którzy wyznają ideologię, współczesne ideologie w rodzaju gender, w rodzaju właśnie tej wszechtolerancji, w rodzaju poprawności politycznej opartej na filozofii postmodernistycznej, czy w postaci multikulti, czy w postaci globcia, globalnego ocieplenia, prawda, i konsekwencji ekonomicznych. No, nonsens, prawda, jest zupełnie irracjonalna, ale już przedstawia się teraz racjonalne argumenty, to przeciwnie zaczyna krzyczeć, albo obrażać, albo wychodzi, prawda. To jest... Trzeba wiedzieć, z kim mamy do czynienia, prawda? No, ale zarazem bronić języka, bronić pojęć, prawda? Bronić jakiejś elementarnej logiki, prawda? Że nie można być sprzeczny, nie można mówić tak, ale nie, jestem za, a nawet przeciw. Jednocześnie za i przeciw. To surocze, prawda? Tak, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Bardzo, bardzo dziękujemy. A ksiądz jest tolerancyjny? Nie, no, określmy, czym jest tolerancja. W tradycyjnym znaczeniu tego słowa jestem tolerancyjny, bo cierpliwie znoszę bełkot, nonsens, zło, różne rzeczy, z którym się no, nie da w tej chwili skutecznie walczyć. No, no co ja zrobię? No, premier jest premierem, prezydent jest prezydentem. No, nie ma żadnego sposobu, żeby tych ludzi usunąć ze stanowisk, chociaż bardzo tego bym pragnął. Zresztą tutaj proszę świętego Michała. Proszę świętego Michała Archanioła, żeby w końcu coś zrobił skutecznego. Na święty Michał Archanioł odpowiada, no ale to wy od tego jesteście. Ja mogę wam pomóc, ale no, musi być jakaś współpraca między nami. Potem jak Michał zawiódł, to do Matki Bożej od razu uderzam, do Matku Najświętsza, no, odpowiada mi podobnie. Ja w swoim czasie oczywiście doprowadzę do zwycięstwa mojego niepokalanego serca, ale teraz jest ten czas, kiedy wy macie ze mną współpracować i ujawnić się, prawda? Niech wychodzą zamysły serc wielu, prawda? Niech wychodzą na światło zamysły serc wielu. Tak jak powiedział prorok Szymeon do Matki Najświętszej w chwili ofiarowania Jezusa w świątyni. Twoją duszę, twoje niepokalane serce przeniknie mierzy boleści, aby wyszły na jaw zamysły serc wielu. Więc teraz jest czas, kiedy wychodzą na jaw zamysły serc wielu. I te dobre zamysły, i te złe zamysły. Chodzi o to, żeby odróżnić jedne od drugich. I chociaż ludzie źli potrafią wykonywać różne sztuczki i zapewnić sobie ten pozytywny PR, a zarazem stwarzają negatywny PR ludziom dobrym, no to jednak PR jest to gra emocji, prawda? Nie jest to
jest to język podporządkowany jakimś kryterium logiki elementarnej. Prawda? Więc postuluję na przykład, żeby logikę wrócić do szkół i rozpędzić na cztery wiatry funkcjonariuszy zła, którzy urzędują tam, gdzie było gestapo w swoim czasie, czyli przy ulicy Szucha budynku. Budynek oczywiście zachować i odpowiednio wykorzystać, ale to ministerstwo jakoś edukacji narodowej, tak. Ani edukacji, ani narodowej, prawda. To ministerstwo całkowicie przeciwne edukacji, przeciwne narodowi. No poza tym, ponieważ ja uważam, że tam bardzo dużo złych duchów mieszka w tym gmachu, więc trzeba się też posłużyć egzorcyzmami i co miesiąc uczestniczę w takim pochodzie różańcowym, marszu różańcowym pokutnym od Matki Bożej Łaskawej na Świętojański od ojców jezuitów, właśnie na Szucha, poprzez krakowski, przez Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Szucha do gmachu ministerstwa. No i Krakowskie 55 mamy pierwszą stację i tam odmawiamy egzorcyzmy przed tym domem publicznym, który władze warszawskie tam zainstalowały naprzeciwko Resakra Mizerii figury Matki Bożej Pasawskiej, niedaleko Świętej Anny. Pierwsza stacja z egzorcyzmami. No i na koniec tego naszego marszu różańcowego odmawiamy egzorcyzmy przed dawną siedzibą gestapo, gdy funkcjonariusze, którzy tam urzędują, posługują się innymi metodami, ale cel jest ten sam. Cel jest ten sam. Ponieważ wiele pytań z wielką przyjemnością księdzu zadał, to tylko zadam jedno. Czy wywiad do kuriera jest możliwy? No pewnie, że tak. Jeszcze w tym czasie tam w Radio Wnet, nawet to jest blisko, kuria Radio Wnet. Jedna firma, tak czy nie? Tak. No właśnie. No to w Radio Wnet już kiedyś nawet byłem na Koszykowej. Byłem. To poprosimy o kolejny fragment książki. Tak. Może coś rodzinnego, bo też się wciągnąłem w ten temat przyjaciela. Postanawiam spytać Kasię, najstarszą córkę, o plany na przyszłość. Ma przecież 16 lat, więc pewnie zaczyna już się zastanawiać, co robić w życiu. Ja przynajmniej w tym wieku już się zastanawiałem. Chciałem latać, a że ludzie nie mają skrzydeł, więc postanowiłem dostać się do szkoły lotniczej. Upadek był bolesny, bo odpadłem na etapie wstępnym, na badaniach lekarskich. Zawsze wydawało mi się, że jestem zdrów jak ryba. Uczęszczałem do klasy sportowej, gdzie mieliśmy 6 godzin WF tygodniowo. Jeszcze zajęcia dodatkowe. Do 18 roku życia systematycznie uprawiałem sport. Trenowałem piłkę ręczną w Hutniku Warszawa i nożną w klubie RKS Okęcia. A tu proszę, taka niespodzianka. Odpadłem ze względu na brak predyspozycji zdrowotnych. Porażkę, bo tak potraktowałem przekreślenie marzeń o lataniu, zniosłem bardzo ciężko, bo nie wiedziałem, co zrobić z resztą życia. Modliłem się do Boga o jakąś wskazówkę. I niedługo później wpadła mi w ręce książka prekursora psychologii humanistycznej Abrahama Maslowa pod tytułem Motywacja i osobowość. Spodobała mi się bardzo. Gdy w krótkim czasie poznałem dwie osoby, które okazały się być psychologami i które pięknie, z pasją opowiedziały mi o swojej pracy, już wiedziałem, co chcę studiować. Postanowiłem zostać psychologiem i pomagać dzieciom. Realizację planów rozpocząłem od czytania pasjami książek psychologicznych. I tak przygotowany w 1988 roku przystąpiłem do egzaminów na Wydział Psychologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Selekcja była ostra, bo w tamtym czasie na jedno miejsce przypadało 7 kandydatów. Ale wierzyłem, że dam radę. Egzaminy poszły mi dobrze, ale z blisko 300 kandydatów przyjęto tylko 40, a ja uzyskałem 43 wynik. Jeszcze dziś pamiętam swój żal do Boga, od którego otrzymałem przecież w trakcie modlitwy jasny sygnał. Tak to czułem, że mam podjąć te studia, że to jest moja ścieżka. Gdy wracałem z uczelni przez Las Bielański, przypomniałem sobie słowa piosenki Edyty Geppert. Dlaczego dałeś wiarę w cud,
a potem odebrałeś wszystko. I właśnie w tym momencie usłyszałem, niech każdy myśli sobie co chce, ale ja to naprawdę usłyszałem, słowa. Dlaczego nie zawierzyłeś mi do końca? Poczułem fizyczny wręcz przymus zawrócenia na uczelnię. Gdy drugi raz tego dnia wchodziłem do sekretariatu wydziału, jego pracownicy przygotowywali właśnie nową listę, bo okazało się, że decyzją rektora powiększono liczbę studentów pierwszego roku psychologii do 45. Przypomniałem sobie o tym wszystkim, gdy usiadłem do rozmowy z najstarszą córką o jej przyszłości. Młody człowiek musi dziś mieć jakąś specjalność, bo inaczej do niczego nie dojdzie. Pewnie dlatego tak się cieszę, że myślałaś o medycynie, zagadnąłem, bo wiedziałem, że zastanawiałaś się nad tym kierunkiem, ale Kasia zbiła mnie z tropu. Myślę raczej o tym kierunku, który skończyliście z mamą, o psychologii. To nie myśl więcej, odparłem. Twój pierwszy wybór był słuszny. Weź choćby nas. Ukończyliśmy psychologię, ale ja nie pracuję w zawodzie, a mama, no cóż, pewnie gdyby mogła cofnąć czas, sama wybrałaby medycynę. A dlaczego? Bo w Polsce to zawód szalenie niedoceniany. Chodzi o psychologię. Czy wiesz, że nie ma nawet ustawy o zawodzie psychologa? Że w naszym pięknym kraju ten zawód może uprawiać byle hochsztapler? Cóż z tego, że wiemy dużo o ludzkiej psychice, skoro to dziś za mało, by zarobić na życie? Kasia usiadła cicho, na twarzy malowało się skupienie. To całkiem naturalne, że człowiek chce, żeby dzieciom powiodło się w życiu. Może ja lepiej przez pryzmat własnych doświadczeń dostrzegam pewne rzeczy, kontynuowałem. Córka wciąż milczała. Czemu nic nie mówisz? Zagadnąłem. Bo na ten temat nie mam nic do powiedzenia. Mówimy o zarabianiu pieniędzy na życie. Pieniądze łatwo zarobić, jeśli się chce pieniędzy. Ale poza nielicznymi wyjątkami ludzie nie chcą pieniędzy. Chcą miłości, dobroci, piękna. I ten zawód wszystko to ze sobą niesie, odparła. No dobrze. Ale czy masz jakieś zastrzeżenia odnośnie do medycyny? Nie mam, ale nie mam też do psychologii, a uważam to za lepsze dla mnie miejsce do poznania swego stosunku do świata. Po raz kolejny pomyślałem, że Bóg nas doświadczył, ale jednocześnie nagrodził wspaniałymi, mądrymi dziećmi. I poczułem coś na kształt szczęścia, że jest jak jest. Ale to rozumiem, był Wojtek, jest dialog niedokończony, bo jeszcze wybór nie zapadł. Nie zapadł, ale na dziś córka rzeczywiście chce podążyć naszymi tropami, czyli raczej w kierunku psychologii. Piękny zawód, piękna praca. Ja 2 lata pracowałem po ukończeniu studiów z dziećmi. To było pierwsze warszawskie przedszkole integracyjne przy ulicy Lejmonta. Wspaniały czas, chyba już nikt nigdy nie będzie mnie żegnał w taki sposób, jaki żegnały mnie te dzieci, gdy odchodziłem z przedszkola, bo wyjeżdżałem na Podlasie. To coś, czego się oczywiście nigdy nie zapomni. Natomiast rzeczywiście Polska jest jedynym chyba, albo jednym z bardzo nielicznych krajów Europy, który nie ma zawodu, nie ma ustawy o zawodzie psychologa. To powoduje, że wróżbita, no w zasadzie każdy może założyć działalność gospodarczą, usługi psychologiczne i takie usługi świadczyć. I jest w Polsce armia hochsztaplerów, są to tysiące ludzi, którzy po prostu udają psychologów, często robiąc ludziom wielką krzywdę, w sposób świadomy bądź nieświadomy. No córka wierzy w to, że rzeczywiście będzie mogła dzięki wykonywaniu tej pracy zrobić coś dobrego. Na pewno można zrobić w tym zawodzie wiele dobrych rzeczy, dlatego trudno mi tak jednoznacznie ją od tego odżegnywać, ale tak jak tutaj Jurek przeczytał, no każdy by chciał, żeby dzieciom się
żeby dzieciom się jakoś życie dobrze ułożyło. Ale ja wychodzę z takiego założenia, że każdy z nas idzie swoją ścieżką życia. Ja w życiu nie przypuszczałem, że moje ścieżki poprowadzą mnie na Podlasie. Zawsze mieszkałem, są tutaj przyjaciele z mojego podwórka. Podniesiemy rękę. Kto? Kto? Nie chcą się ujawnić. Kto? No są, siedzą na końcu, ale się nie chcą ujawnić. No zapraszamy. W każdym razie nigdy nie, cała moja rodzina była skupiona na Żoliborzu. Ja nigdy nie myślałem, że wyjadę z Warszawy. Zawsze się z tym miastem utożsamiałem, z moim miastem. No ale poznałem na studiach Bielczankę, wyjechałem na Podlasie na chwilę i ta chwila trwa do dziś. Dziś można powiedzieć, że mam takie dwie małe ojczyzny, Warszawę i Podlasie, i obie na swój sposób piękne. I to nas łączy. Ja muszę powiedzieć tak anegdotycznie, że też kiedy byłem pierwszy rok w swoim pierwszym teatrze macierzystym, można powiedzieć starym teatrze w Krakowie, którego dziś zdaje się trzeba się wstydzić, to też właściwie byłem tak rozczarowany tym zawodem, co mi zresztą wróciło już po latach teraz, od paru lat też, że złożyłem papiery na psychologię na UJ i od razu na drugi rok, bo była zasada, nie wiem czy do dziś jest, że można było po jednym wydziale humanistycznym od razu być na drugim roku drugiego. Ale później obdarował mnie Jerzy Jarocki taką rolą, która mnie zatrzymała w zawodzie. To taka anegdotka. Ja bym chciał jeszcze, ponieważ teraz jest taki strach przed przed komisją specjalną, prawda, w sprawie WSI, bo tam by się może za dużo rzeczy ujawniło takich, które nie byłyby korzystne dla ludzi, którzy dzisiaj stanowią establishment tak zwany. To jeszcze przeczytam może na koniec takie, niech mi Urszula moja wybaczy, może tam siostra już jej jeść dała. Dotarło do mnie, jak straszliwą bronią jest wiedza o innych ludziach. Bronią niszczącą. Zarówno tych, których dotyczy, jak i jej posiadaczy. Przypomniałem sobie pewną historię, którą oprócz mnie znają jeszcze tylko dziennikarz tygodnika W sieci, Grzegorz Górny, dyrektor Telewizji Polskiej w Lublinie, Tomek Rakowski oraz jeszcze jeden człowiek, i już niech tak pozostanie. Człowiek ów odznaczał się wielką odwagą, bo być może potrzeba odwagi, by wychowywać dużo dzieci, ale najprawdopodobniej zaplątał się w kontakty z WSI. Gdy koledzy dziennikarze, ludzie szlachetni i prawi, mówili, że trzeba mu pomóc, zapewniając, że padł ofiarą pomyłki, spotkałem się z nim. Czy ktoś pana szantażował? Zapytałem. Skądże znowu? Dlaczego ktoś by miał mnie szantażować? Wyciągnąłem kartkę papieru i przesunąłem w jego stronę. Rozmówca wciągnął głęboko powietrze i cały zesztywniał. Jezu Chryste, powiedział cicho. Nie wiedział pan, że WSI to wszystko udokumentowało? Nie wiedziałem. Co się z tym stanie? Koledzy gwarantują, że padł pan ofiarą pomyłki i chcą panu pomóc, więc będzie dobrze. Dziękuję panu, jestem kolegów i pańskim dłużnikiem do końca życia. Nie patrzył na mnie, gdy to mówił. A ja wiedziałem, że nie ma na świecie takiej siły, która mogłaby powstrzymać tego człowieka od znienawidzenia mnie. On wiedział, że ja wiem. A to powodowało, że odtąd, jeśli się jeszcze kiedyś spotkamy, będzie rozdzielać nas niewidzialny mur. I nie pomyliłem się. Gdy kilka miesięcy później spotkaliśmy się na ulicy, mój rozmówca przyspieszył kroku, udając, że mnie nie dostrzega i minął bez słowa. Zastanawiam się, jak będzie wyglądał nasz kraj za kilka lat. W długie marcowe wieczory rozmawiamy o tym w gronie kilku przyjaciół.
Przeważają nastroje umiarkowane lub pesymistyczne. Czy ci, co zostaną, nie wyemigrują? Czy będzie się im jeszcze chciało chcieć? Wygrają batalię o nasz kraj? Czy może staną się jak kiedyś żołnierze wyklęci, których święto obchodzone jest właśnie w marcu? Myślę o pułkowniku Łukaszu Cieplińskim, człowieku symbolu państwa podziemnego po II wojnie światowej, którego zamordowano w marcu 1951 roku. Pułkownik do ostatnich chwil swojego życia myślał przede wszystkim o ojczyźnie, dla której poświęcił wszystko. W jednym z ostatnich grypsów skierowanych do swego małego synka, wiedząc, że już niebawem zostanie zamordowany, pisał: Andrzejku, pamiętaj, że istnieją tylko trzy świętości: Bóg, ojczyzna i matka. Ja odchodzę, ty zostajesz, by w czyn wprowadzać ideę ojca. Andrzejku, celami twojego życia są: A. służba dobru, prawdzie oraz walka ze złem. B. dążenie do rozwiązywania bieżących problemów na zasadach idei chrystusowej. W tym celu realizować musisz je w życiu i wprowadzać w czyn. C. służba ojczyźnie i narodowi polskiemu. Te słowa powinny być wyryte na murach każdej polskiej szkoły i w sercu każdego polskiego ucznia. W tym momencie, przepraszam bardzo, ale muszę po angielsku czmychnąć, bo hospicjum mam w domu od 2 lat, więc niestety obowiązki pielęgniarza mnie wyzywają. Szczęść Boże. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Jerzy Zelnik. A teraz, czyli czy koledzy albo koleżanki z podwórka już podejdą tutaj do mikrofonu na sekundę, czy nie? Uda się, czy nie? To nie było dużej odwagi na tym waszym podwórku, co? Pewnie będą na mnie troszkę źli, że w ogóle o tym wspomniałem. Myślę, że odwaga była, bo stanowiliśmy naprawdę grupę ludzi, którym o coś chodziło. Od małego chodziliśmy na pielgrzymki, rozmawialiśmy przez setki godzin na różne ważne tematy. To był wspaniały czas. Wspólnie chodziliśmy na mszę księdza Jerzego Popiełuszki jako młodzi ludzie. Wspólnie przeżywaliśmy tę tragedię, śmierć błogosławionego męczennika. Kształtowaliśmy się razem i gdy dzisiaj patrzę na moich przyjaciół z dzieciństwa, to choć różnie potoczyło się ich życie, to generalnie zachowali jakąś taką ścieżkę, która jest moją ścieżką. Jest w tej książce także historia jednego mojego przyjaciela, którego nie widziałem 20 lat. Spotkaliśmy się po 20 latach i okazało się, że myślimy, że tak jakby tych 20 lat nie było, że wciąż myślimy to samo, wciąż czujemy to samo, wciąż mamy takie same marzenia, takie same poglądy. Te 20 lat różnicy, te 20 lat odstępu czasowego tak naprawdę nas nie zmieniło. Ciągle chcesz być lotnikiem? Nie, nie chcę być lotnikiem. Myślę, że powinienem być w tym punkcie, w którym jestem. Oczywiście te doświadczenia, które są za mną, nie były moim marzeniem. Nikt by nie chciał takich doświadczeń. Na pewno nie chciałbym widzieć cierpienia moich bliskich, moich dzieci, mojej żony. To były bardzo trudne chwile, bardzo traumatyczne.
ale mimo wszystko myślę, że to wszystko było po coś. Pamiętam, jak na jednym ze spotkań w Bydgoszczy z książką Z mocy bezprawia podszedł do mnie taki młody człowiek, około 20 kilka lat i mówi, proszę pana, bardzo panu dziękuję za tę książkę. Ja odszedłem od kościoła, ja od lat nie chodziłem do kościoła, przeczytałem tę książkę, zrobiłem taką generalną spowiedź, wróciłem do kościoła, na nowo odnalazłem Pana Jezusa i chcę, żeby Pan wiedział, że ta książka była dla mnie takim punktem, taką inspiracją, takim punktem, po którym to się stało. Wtedy sobie pomyślałem, że nawet gdyby to był tylko ten jeden człowiek, to już było warto, a być może takich ludzi było więcej, tylko oni się nie ujawniają, ja ich nie poznałem. A dałeś szansę prokuratorowi? Skoro mówisz, że masz w planach wysłanie mu książki w prezencie. Ale szanse do poprawy swoich błędów, czy... To jakąś szansę płynącą z przeczytania, z wiedzy. Może wyjdzie na salę i nagle będzie odmieniony. Ja poznałem różnych prokuratorów, bo... Pamiętam taką historię, jak kiedyś, to było chyba przy odbieraniu pierwszej naszej córki, któryś z lekarzy powiedział, że uwielbia tę pracę, bo na jej końcu zawsze jest radość. Ja sobie pomyślałem wtedy, że moja praca jest na drugim biegunie, bo gdy ja dobrze wykonam swoją pracę, to na końcu nie ma ludzkiej radości, tylko jest czyjeś nieszczęście. Tak? Jako dziennikarz śledczy, gdy opisywałem jakieś złe rzeczy, no to ci, których opisywałem, nie cieszyli się, tylko była to forma może nawet cierpienia. Oczywiście wiedziałem o tym, że ktoś tę pracę musi robić. Ktoś musi robić, wykonywać zawód policjanta, prokuratora, sędziego, podejmować takie bardzo trudne decyzje i to jest rzeczywiście bardzo trudna sytuacja dla kogoś, kto stara się być blisko Pana Boga, żeby wykonywać taki zawód, jak zawód dziennikarza śledczego. Ale tu z kolei bardzo pomagał mi inny z moich mentorów, prokurator Andrzej Witkowski, który był właśnie, jest takim prokuratorem, który żyje właśnie bardzo blisko Pana Boga, który rozwiązał ten dylemat tak, że nigdy nikogo nie oskarżył, jeżeli nie był na 1000% pewny, że ta osoba jest winna. A coś mi przyszło do głowy, a nie zrobiłbyś z panem prokuratorem wywiadu do Kuriera? Są 4 dni jeszcze. Zrobiłbym z radością, z tym, że prokurator z dużym prawdopodobieństwem będzie świadkiem na moim procesie, więc dopóki nie złoży zeznań, ja przyjąłem taką zasadę, że generalnie staram się być, jak to się mówi, bardziej papieski niż papież i po prostu nie działać w taki sposób, by nikt nie mógł mi nigdy zarzucić, że ja w jakikolwiek sposób wpływałem na świadków. Więc prokurator Witkowski wiosną tego roku powinien zeznawać w jednym wątku dotyczącym tej sprawy. Gdy to się stanie, to ja z radością przeprowadzę wywiad, ale może do tego czasu, jeżeli zależy ci na czasie, to zrobisz to sam. A co ty zrobisz? A masz 4 dni. Jeszcze nie wiem, ale coś napiszę. Obiecuję. Coś ładnego napiszę. Może być wiersz. Ten mikrofon jest dla Państwa. Czas na Państwa pytania. Podwórka nie ma. Zapraszam. Tu zapraszam, bo jest lepiej. Żadnych pytań nie ma. Bo to ja ci zadam pytanie, czekając na pierwszą osobę odważną, która zada Wojtkowi pytanie. Jeszcze krótko, no bo opowiadałeś dużo o Tobiaszu, nie ma świadka koronnego, czyli strategia całego procesu musiała ulec zmianie. Czyli co teraz się dzieje w tym procesie? Nie ma tego, którego chciałeś skonfrontować z tymi, których podejrzewasz i którym mogłeś udowodnić, że kłamią. To teraz jak chcesz to zrobić? W taki sam sposób, w jaki robiłem to do tej pory, przygotowując się do rozpraw najlepiej jak potrafię,
Mam obrońcę, który broni mnie pro publico bono, pan Waldemar Puławski, wspaniały człowiek. Miałem wcześniej dwóch obrońców, to pewnie państwo wiecie, że jednym z nich był Roman Giertych, drugiego nazwiska nie chcę. Nie, ale to żeby to wyjaśnić, bo czasami takie pytania padają. To był inny Giertych. Nie. To chyba nie był inny Giertych. To był ten Giertych? Tylko sytuacja była inna. Po tym, jak rozpadła się koalicja PiS-u, Roman Giertych, nie wiem jak to się stało, nie wiem w jaki sposób to zrobił, chciał chyba mieć jakieś sprawy medialne i któregoś razu do mnie dzwoni, mówiąc, że został pełnomocnikiem procesowym rodziny księdza Jerzego Popiełuszki. Mówi do mnie, przeczytałem twoją książkę, kto naprawdę go zabił? Pana, nie byliśmy wtedy po imieniu. Jestem pod wielkim wrażeniem, powinniśmy się spotkać. Spotkaliśmy się parę razy, rozmawialiśmy na temat, jak tą sprawę popchnąć do przodu. Skoro Roman Giertych został pełnomocnikiem, ja bardzo się w ten temat zagłębiłem, bo to była dla mnie najważniejsza dziennikarska sprawa w życiu. No i przyszedł ten nieszczęsny czas, maj 2008 roku, gdy 13 maja mamy tutaj mieszkanie w Warszawie, chociaż mieszkamy na Podlasiu. Ja wtedy byłem w Warszawie, przyszli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w liczbie 13, siedzieli do 22. Od mojej żony z Podlasia wyszli około 14. Ona nie wiedziała za bardzo, co robić. Znalazła wizytówkę Giertycha, wiedziała, że mam z nim kontakt. I w tym czasie zadzwonił Bogdan Rymanowski, z którym kilka dni wcześniej spotkaliśmy się w Tatrach na weekendzie majowym z nim i z jego rodziną. Bogdan pyta, Monika, jak ci pomóc? Czy macie adwokata? Nie mamy, ale wiem, że Wojtek miał kontakty z Giertychem. Chcecie Giertycha? No nie wiem, co mam powiedzieć, mówi żona, no ale może być Giertych. Bogdan zadzwonił, telefon Bogdana wyświetlił się Giertychowi i w ten oto sposób Giertych skontaktował się z moją żoną, poprosił o przesłanie pełnomocnictwa faksem. No i około 21:00 pukanie do drzwi. Ja po kilkunastu godzinach takiego przesłuchania, w zasadzie nie było przesłuchania, ale to była taka bardzo trudna sytuacja, w której ci panowie zachowywali się jak u siebie. Wchodzili, wychodzili, zamawiali pizzę, w tą z powrotem. Dzisiaj praktycznie nie zamykały, a ja mogłem siedzieć tylko w jednym miejscu. I około 21:00 pukanie, dzwonek do drzwi. Podchodzi któryś z funkcjonariuszy do wizjera, Giertych. Taka panika, co robić? Giertych dzwoni raz za razem, mówi, jestem pełnomocnikiem pana Sumnińskiego, proszę otworzyć, narady z górą. 30 minut trwały narady z górą, co zrobić? Ostatecznie wpuszczono Giertycha i ja, otoczony przez tych ludzi, których postrzegałem jako wilki, nagle widzę postać, która mówi w pierwszym zdaniu, nie przejmuj się, niech się pan nie przejmuje, jutro pana jeszcze przeproszę. Czyli taka postać bardzo, bym powiedział, wspierająca w tamtym momencie. Następnego dnia przyszedł do mnie do celi. Pytam się, panie mecenasie, jak pan to widzi? Romek, dla przyjaciół jestem Romek. Trzeba to zrozumieć. Pytam, nie boi się pan przechodzić na ty z przestępcą? Nie żartuj. Trzeba to zrozumieć, trzeba się znaleźć w takiej sytuacji, żeby to zrozumieć. Człowiek nie wie, co się z nim będzie działo, czy pójdzie do aresztu, może na miesiące, może na lata. I było, nie było, pół roku wcześniej premier, wicepremier mówi, dla przyjaciół jestem Romek, tak? Później była rozprawa sądowa. Ja do dziś jestem przekonany, że ta młoda sędzina przyszła z nastawieniem, że po prostu mam areszt. Jestem o tym przekonany. To była młoda osoba, nie miała możliwości zorientowania się w tej sprawie. Zakładam, że niewiele o tej sprawie wiedziała. I Roman Giertych daje taką piękną przemowę, która była jedną z ładniejszych mów obrończych, jakie słyszałem w życiu, a często bywałem w sądzie i jako oskarżany dziennikarz o różne rzeczy i jako widz. Jestem przekonany, że ta mowa zrobiła wrażenie na tej sędzinie, bo była naprawdę to mowa piękna. Wyszedłem na wolność. Następnego dnia, gdy wychodziliśmy z żoną z sądu, Roman mówi, żebym przyszedł następnego dnia, jeżeli mam ci pomóc,
to, no to musi się przede mną otworzyć. Twierdził, że ma miejsce u siebie w biurze, w kancelarii, które absolutnie jest wolne od podsłuchów, bo to sprawdza, bo to weryfikuje. No i w tym miejscu następnego dnia w obecności mojej żony dość dużo Romanowi Giertychowi powiedziałem, bo jeszcze wtedy nie rozumiałem, o co w tej sprawie chodzi. Być może nawet trochę za dużo, ale na pewno nie wszystko. Minęło kilka miesięcy, dzwoni do mnie kolega z Gazety Polskiej i mnie pyta, czy powiedziałeś Romanowi Giertychowi to i to? Powiedziałem, czy to i to też? I czy jeszcze to i to? Także. A skąd ty to wiesz? On mi wyciąga stenogram naszej rozmowy i mówi, to jest rozmowa, to jest stenogram, który dostałem od swojego informatora z ABW. Nasza rozmowa została nagrana. Nie wiem przez kogo. Nie wiem, czy zrobił to Roman Giertych, czy zrobiło to ABW. Nie wiem. Ale to był początek mojej utraty zaufania. Później wydarzenia poszły lawinowo, bo Roman Giertych, to Warszawa to jest małe miasto i nagle się okazało, że on się spotyka z tymi ludźmi, którzy są po drugiej stronie, którzy chcą mnie zniszczyć. Nagle się okazało, że dochodzi do wielu sytuacji, w których tak to czułem, pewne jego jakby to powiedzieć rady wcale nie są dla mnie dobre. Wybuchła wtedy afera podsłuchowa, okazało się, że dziennikarze, którzy mnie znali, Gmyz, Rymanowski i inni też byli objęci podsłuchami. Można było wtedy pewne sprawy ukierunkować inaczej. Roman Giertych chciał, żeby ukierunkować się tak jak to się stało i stało się źle. Było jeszcze wiele innych takich działań, a w międzyczasie cały czas nasilały się te relacje Romana Giertycha z ludźmi, którzy wiedziałem, że są po drugiej stronie barykady. Więc któregoś dnia 2010 roku pojechałem do kancelarii, wręczyłem wymówienie, mówiąc, za to, co zrobiłeś na początku, jestem i do końca życia będę ci wdzięczny, bo to było piękne i to było z serca, no ale co później zrobiłeś, to sam wiesz. Roman Giertych próbował wykazać, że nic nie zrobił, że tak naprawdę ja się mylę, że jestem w błędzie. Ale ja straciłem już zaufanie do mojego obrońcy i wiedziałem, że nie chcę już z nim dalej iść. I czas pokazał, że moja rezygnacja z usług mecenasa Giertycha była bardzo dobrą decyzją. Dzisiaj mam obrońcę, który broni mnie pro publico bono, bo nie stać mnie na adwokata. I temu obrońcy w 100% ufam. Pan Waldemar Puławski jest obrońcą, któremu należy ufać. Czy to są otwarte procesy? To są procesy otwarte. A kiedy jest następny? 12 lutego z udziałem pana Antoniego Macierewicza i pana premiera Jana Olszewskiego. Sala, która godzina? Godzina 10, ale sali nie pamiętam. 24. Godzina 10, 12. 12 powiedziałeś? 12 lutego. 12. Tutaj 12.10. Tutaj są. W jakim sądzie? W sądzie rejonowym dla Warszawy Woli, bo żeby było ciekawie, sprawa, w której ma zeznawać prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, zeznawał szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, rzecznik rządu, tacy ludzie jak Antoni Macierewicz, Jan Olszewski, generałowie WSI i wiele, wiele innych bardzo ważnych osób, taką sprawę niejako zepchnięto do sądu rejonowego. Chociaż sama logika wydaje się, że sprawą powinien zajmować się sąd okręgowy. Pytanie jakieś państwo mają do Wojciecha Sumlińskiego? Jako pierwszy może spróbuję. Dobrze, więc chciałbym jakby zadać to pytanie, może ono będzie trochę trudne, ale ta sprawa zakończyła się szczęśliwie, próba jakby samobójcza i chciałbym zapytać się, w nawiązaniu do takich niewyjaśnionych śmierci, samobójstw głośnych i tak zwanego seryjnego samobójcy, czy był ktoś w pana życiu przed zdarzeniem, czy po, czy właściwie to przed, czy ktoś pomagał, namawiał, czy był ktoś, kto inspirował w tym kierunku? Nie. Czy to była taka decyzja? To tutaj inspiracja polegała na czymś innym. Inspiracja polegała na tym, że przez 3 miesiące pomiędzy werdyktem sądu pierwszej instancji a werdyktem sądu drugiej instancji
zostaliśmy poddani takim naciskom i takiej obróbce, no w cudzysłowie to ujmę, takiej obróbce, że ja widziałem, co się dzieje z moją rodziną, widziałem, co się dzieje z moją żoną, z moimi dziećmi. To byli... Nasza rodzina była rodziną bardzo ufną. Znaczy ja trzymałem rodzinę z daleka od moich spraw, od brudów tego świata. Oni w ogóle nie mieli za dużego pojęcia. Czytali moje artykuły, wiedzieli, że to są trudne sprawy, ale nie wiedzieli, że aż tak trudne. I mimo wszystko udawało mi się w jakiś sposób utrzymywać rodzinę w pewnym dystansie do tego, czym się zajmowałem. I nagle ten świat, taki świat, który wydawał się bezpieczny, został zburzony, można powiedzieć, niemal z dnia na dzień. My z żoną, naszym dzieciom zawsze mówiliśmy, że można być mądrym, głupim, biednym, bogatym, ale trzeba być uczciwym. Nagle dzieci widzą ojca w kajdankach, widzą, czytają artykuły o mnie, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Widzą tą całą nagonkę medialną. To był rzeczywiście bardzo trudny czas. Tak jak już powiedziałem, ja diabeł wykorzystuje takie sytuacje, wykorzystuje człowieka w upadku. I ja w tamtym czasie rzeczywiście pamiętam, kiedy dostałem informację od Giertycha przez telefon około 16. Byłem wtedy w kościele świętego Stanisława Kostki. Miałem telefon nastawiony na taki wyciszony. Patrzę, że dzwoni. Wyszedłem na zewnątrz. Mówi, zła wiadomość. Znaczy zła wiadomość, wysłał najpierw SMS. Przeczytałem ten SMS. Dzwonię do niego. Mówi, nie wiem jak to powiedzieć, ale zdecydowali się na areszt. Ja pamiętam, byłem w takim stanie, jak człowiek, który idzie, ale tak naprawdę lewituje, tak, że jest już nastawiony na jedno, że chce, żeby to się po prostu wszystko skończyło. Bo widziałem, co się z moją rodziną działo przez te 3 miesiące pomiędzy pierwszą próbą aresztu, a drugą próbą aresztu. Moi informatorzy twierdzili, że kiedy już pójdę do tego aresztu, to będę tam siedział być może latami, tak długo, dopóki nie powiem tego, czego ci ludzie chcą ode mnie usłyszeć. Ja wtedy widziałem taki wybór. Jeżeli nie zrobię czegoś ja, to być może tragedia spotka moją rodzinę, moją żonę. Ja to muszę przerwać, wszystko jedno jak. No to oczywiście było fatalne rozwiązanie, już o tym powiedziałem. Rozwiązanie, które cały czas ciąży mi i pewnie będzie mi ciążyło, chociaż jest ono już za mną. Jednakowoż nikt mnie do tego nie namawiał. Raczej cała sytuacja, cała ta presja była tak olbrzymia, że po prostu ja w tamtym czasie nie widziałem innego wyjścia i wybrałem wyjście bardzo złe. Tylko czym się pan zajmuje? Jak Krzysztof Skowroński, bo to jest taką mamy... Jan Wolarczyk, ja jestem jakby handlowiec, więc ogólny, niezwiązany jakby tutaj z tematem, natomiast... Z którym? Mam nadzieję, że takim, no powiedzmy, ekstremalnym w sensie samobójstwa, więc tutaj jeżeli... Ja bym tego jeszcze jedno z pytanie, czy jakiś komentarz odnośnie tych właśnie samobójstw, które nie zostały wyjaśnione, czy tu ma pan jakby większe zrozumienie dla tych osób, którzy nie zostawiają żadnego listu, odchodzą? To znaczy zrozumienie tak po ludzku mam, bo sam byłem niedoszłym samobójcą, ale oczywiście to nie jest żadne rozwiązanie, bo dla kogoś, kto, dla człowieka wierzącego, to jest przekreślenie zaufania do Pana Boga, to jest potrzeb diabła. Więc mam zrozumienie dla słabości człowieka, bo sam byłem w upadku. Natomiast nie traktuję tego jak, no to coś takiego wiem, że mogłem zrobić tylko raz w życiu i nigdy więcej nie zrobię. To żeby była jasność, bez względu na to, co by się działo, wiem, że tego nigdy, przenigdy, milion razy nigdy zrobić nie wolno. Dziękuję. Jakie są szanse na wznowienie procesu, nazwijmy go, toruńskiego i kto to może zrobić? Szanse są, bo dopóki istnieją świadkowie wydarzeń, dopóki żyją tacy ludzie jak prokurator Andrzej Witkowski, to szanse są. Andrzej Witkowski wielokrotnie publicznie mówił, że jeżeli dostałby po raz trzeci prowadzenie tego śledztwa, chociaż na pół roku,
to wyjaśni je do końca, albo się raz na zawsze skompromituje i już nigdy do tej sprawy nie będzie wracał. Mówił to w absolutnym przekonaniu, że dzielił go naprawdę bardzo niedługi odstęp czasu, by tę sprawę wyjaśnić. Dzisiaj mamy sytuację taką, bym powiedział, troszeczkę absurdalną, bo nikt nie wierzy, że w procesie toruńskim wyjaśniono prawdę. Wszyscy mają świadomość, że proces toruński to był taki pierwszy polski reality show, a jednocześnie wersja toruńska jest wersją obowiązującą. To znaczy wersja, w której było czterech zbrodniarzy i nikt więcej, jest wersją, która przeszła na dziś do historii. Chociaż nikt w tą wersję nie wierzy. Na tym polega cały absurd tej sytuacji. Jest jedyna wersja, koncepcja, która jest alternatywna dla wersji toruńskiej. To jest właśnie wersja prokuratora Andrzeja Witkowskiego, który dwukrotnie w kluczowym momencie tej zbrodni, tego śledztwa, był odsuwany od śledztwa. Pierwszy raz w 1991 roku. Też o tym rozmawialiśmy ostatnio na moim procesie, bo ten proces dotyka wielu, wielu wątków. Zeznawał Stanisław Iwanicki, który w roku 1991, gdy Andrzej Witkowski poznał nazwiska sześciu funkcjonariuszy WSI, którzy jechali za grupą Piotrowskiego i poddał tych funkcjonariuszy przesłuchaniu i od trzech z nich uzyskał zapewnienie, że jeżeli państwo da ochronę im i ich rodzinom, to oni powiedzą prawdę o tej zbrodni, to właśnie wtedy Stanisław Iwanicki i Wiesław Chrzanowski odebrali mu to śledztwo. Witkowski pojechał do Ministerstwa Sprawiedliwości w przekonaniu, że uzyska te gwarancje bezpieczeństwa dla świadków. Zamiast gwarancji odebrano mu śledztwo. Sytuacja powtórzyła się 13 lat później, w roku 2004, w październiku, niemal dokładnie w 20. rocznicę śmierci księdza Jerzego, gdy przywrócono to śledztwo Witkowskiemu. 3 lata prowadził razem z grupą, ze swoimi podwładnymi i przedstawił skład ławy oskarżonych. Na tej ławie oskarżonych miało być wiele osób. Generał Czesław Kiszczak, Stanisław Iwanicki, wiele innych osób. Gdy zobaczył to szef pionu śledczego IPN-u, pan profesor Kulesza, zachował się dokładnie tak, jak 13 lat wcześniej panowie Iwanicki i Chrzanowski. To znaczy wezwał Witkowskiego z Lublina i odebrał mu prowadzenie tej sprawy. W zasadzie bez uzasadnienia. Dokumenty później jeździły z miejsca na miejsce. Sprawę badano w Katowicach, potem w Toruniu, potem znowu w Warszawie. To, że ksiądz Jerzy jest błogosławiony, to wszyscy wiemy. To, że tajemnica tej śmierci nie została wyjaśniona do końca, to być może nie wszyscy państwo wiecie. Podobnie jak to, że to śledztwo formalnie wciąż trwa. Ono nie zostało formalnie zamknięte. Jeżeli mówię, że trwa, to mam na myśli taki stan prawny, bo tak naprawdę nic się w tej sprawie nie dzieje. To jest sprawa, która jest w pewnym sensie martwa. Była szansa w roku 2005 lub 2006, by Andrzejowi Witkowskiemu to śledztwo przywrócić. To było wtedy, gdy do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość. Ale właśnie wtedy zostały uruchomione na wielu poziomach tak zwane czarne PR-y. Czyli ludzie jak gdyby z tej samej strony, no bo powiedzmy, gdyby ktoś jakieś negatywne rzeczy mówił o Witkowskim z drugiej strony, to byłoby to niewiarygodne, ale jeżeli to mówili ludzie z tej strony, jeżeli mówili to ludzie, którzy mieli jakieś oparcie w Kościele, czy wydawało się, mają poglądy prawicowe i oni przedstawiali Witkowskiego jako takiego człowieka szalonego. Pamiętam jak dziś, gdy poszedłem do Sławka Jóźwika, który był dyrektorem Agencji Filmowej Telewizji Polskiej, ze scenariuszem filmu. To miał być 10-odcinkowy serial, który miał opowiadać prawdę o tajemnicy śmierci księdza Popiełuszki. Zanim Sławka Jóźwika przekonałem i Andrzeja Urbańskiego, który wtedy był prezesem, to obydwaj mi powiedzieli jak na komendę, ale ten Witkowski to wariat. Pytam, skąd to wiecie? No bo tak się mówi na mieście. Tak się niszczy ludzi. Dopiero wyjaśniłem, że to nie jest żaden wariat, tylko to jest czarny PR, to jest odbieranie wiarygodności. Jeżeli Witkowski jest wariatem, jest niewiarygodny. Jeżeli ja jestem przestępcą, będę niewiarygodny. Tak się niszczy ludzi, nie trzeba ich zabijać, wystarczy im odebrać wiarygodność. Więc taka panowała wtedy opinia. Im bardziej Witkowski zbliżał się do tego, by mu to śledztwo zostało przywrócone, tym bardziej ten czarny PR się nasilał.
Doszło do takiej kuriozalnej sytuacji, gdy wytoczono przeciwko niemu, no już bym powiedział, absolutnie absurdalne armaty, mówiąc, że on swoje śledztwo oparł o jasnowidzów, co jest kłamstwem, bo Witkowski w swoim śledztwie przesłuchał 2000 świadków, w tym jedynego jasnowidza. Bliscy księdza Popiełuszki, gdy nie wiedzieli jeszcze, co się dzieje z księdzem Jerzym, w odruchu rozpaczy, no, poszli też do jasnowidza, który miał dobre wyniki w pracy z milicją. Ten jasnowidz miał im powiedzieć, żyje, to było 22 października, żyje, jest w strasznym stanie, ale wciąż żyje. I oni o tym Witkowskiemu powiedzieli, że była taka rozmowa z jasnowidzem. Witkowski, który nie zaniedbał nawet najbardziej błahego tropu, to znaczy nawet takiego tropu, który jest marginalny, całkowicie gdzieś tam na boku, sprawdzał każdy trop, nawet najbardziej absurdalny z absurdalnych, pytał tego jasnowidza, jak on prowadzi te swoje sprawy, jakie ma wyniki. Okazało się, że miał dobre wyniki w pracy z milicją, z policją, w odnajdywaniu osób zaginionych. No mówiąc krótko, zrobił to, co rzetelny prokurator zrobić powinien. Nie zaniedbał żadnego tropu. Jeszcze raz podkreślę, ponad 2000 świadków i jeden jasnowidz. I właśnie wtedy do Zbigniewa Ziobry dotarli ludzie ministra sprawiedliwości, którzy mówili: proszę mu nie przywracać tego śledztwa, to jest człowiek, który opa śledztwo o jasnowidzach. Jedno wielkie kłamstwo. Ten czarny PR udało się odkręcić. I była taka sytuacja, w której pan premier Jarosław Kaczyński obiecał Andrzejowi Witkowskiemu, że to śledztwo jesienią 2007 roku zostanie mu przywrócone. Ale jesienią 2007 roku już PiS nie rządził, więc sprawa, można powiedzieć, była nieaktualna, obietnica nie mogła być zrealizowana. Ale puentując, ta sprawa nie jest zamknięta. To jest historia, podobnie jak moja historia, która trwa. To jest sprawa, która, jestem o tym głęboko przekonany, musi zostać wyjaśniona, bo takie przyjmowanie kłamstwa, w którym tkwimy obecnie, kłamstwa dotyczącego tej zbrodni, nie może trwać wiecznie. Jestem głęboko przekonany, że dojdziemy do wyjaśnienia pełnej prawdy o tej zbrodni. O tej, nie tylko o tej, ale ta jest, myślę, jedno z kluczowych wydarzeń dotyczących najnowszej historii Polski. Bardzo ważne jest, żeby tą sprawę wyjaśnić. To ksiądz Stanisław Małkowski mówił wielokrotnie o tym, że to była zbrodnia założycielska trzeciej RP. Tak w istocie było. To była zbrodnia założycielska III RP, czyli czegoś, co do tej pory wciąż trwa. Czy ksiądz Stanisław ma jakieś pytanie do autora książki Z mocy nadziei? Mam pytanie, co teraz można zrobić w sytuacji pewnego paraliżu jednak, gdy prokurator Witkowski nie może teraz do sprawy wrócić, a obalenie władzy Platformy wraz z sojusznikami to nie jest kwestia najbliższej przyszłości, poza tym nie wiadomo, co będzie dalej. Czy w tych warunkach, jakie są, można cokolwiek zrobić w kierunku wyjaśnienia okoliczności męczeństwa księdza Jerzego i prawdy o tym, co się wtedy stało? A o to apelował błogosławiony Jan Paweł II. I ten apel został zlekceważony, jakby pominięty przez stronę kościelną niestety. Ja może na pytanie księdza Stanisława odpowiem tak, co ja mogę zrobić. To znaczy ja jeszcze w tym roku chcę napisać kolejną książkę, w której ujawnię fakty, które do tej pory nie zostały ujawnione w tej sprawie. Myślę, że to będzie kolejny krok naprzód. Kolejny krok naprzód w wyjaśnieniu tej sprawy. Myślę, że dopóki nie odsuniemy tych ludzi od władzy, którzy w tej chwili rządzą Polską, to tak naprawdę w takim trybie procesowym nic zrobić się nie da, bo ten układ rządzący, który obecnie trwa, absolutnie nie jest zainteresowany nawet w najmniejszym stopniu wyjaśnieniem ani tej sprawy, ani wielu, wielu innych spraw. To wszyscy oczywiście to wiemy. Więc z jednej strony ja, tak jak już tutaj powiedziałem, będę dalej szedł, czyli będę robił swoje. A jeżeli wszyscy zrobimy swoje, no to tych ludzi odsuniemy od władzy i wtedy będzie szansa także na wyjaśnienie tej sprawy. Wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć.
Jeszcze pytanie? Dobrze. Przepraszam, że przedłużę tak dwie minutki, jeśli mogę zabrać czasu. Widzimy na obrazie ksiądz Jerzy trzyma białego gołąbka, często używany symbol pokoju, miłości i nadziei właśnie. To ten gołąbek, który przyniósł tą gałązkę życia na arkę, był tym symbolem nadziei. Panie Krzysztofie, pamięta pan takiego faceta, co białe gołąbki na komunię pana dziecka dostarczał? To właśnie stoi przed panem Zbyszek Rajski. Bardzo miło. Szanowni państwo, takie kilka zdań refleksji. Bardzo mnie frapuje literatura autorstwa pana Wojtka, którego miałem przyjemność poznać stosunkowo niedawno, właśnie za pośrednictwem mojej siostry pielęgniarki ze Szpitala Bieleńskiego. I zastanawiam się, czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji. Było wiele sytuacji, kiedy nasza ojczyzna była w stanie dramatycznym, prawda? I jakoś byliśmy się w stanie podźwignąć. Ja sobie zadaję pytanie, co dzisiaj możemy zrobić i czy jest wyjście? No bo że jest jak jest, że jesteśmy ubabrani w tym całym chaosie, to wielu z nas wie i zdaje sobie sprawę. Szukam, jak można prostować tę sytuację, zapobiegać jej i zastanawiam się, co dzisiaj możemy zrobić. Czy jest dzisiaj możliwy swego rodzaju cud nad Wisłą? Oczywiście nie militarny, ale inny, który by w jakiś sposób zaskoczył wszystkich. No mamy 60 lat prania mózgu, mamy potem ileś lat III RP. To są siły, które są zainteresowane takim stanem rzeczy. Przecież ci wyszkoleni fachowcy i służby nie pojechali na ryby po tylu latach swojej pracy, tylko wiadomo, że trzymają jakieś tam prywatne interesy w garści. Mało tego, jak zawodowo uczestniczę w niektórych konferencjach, to mam wrażenie, że wręcz zainteresowanie establishmentu jest takie, żeby nasze społeczeństwo było w coraz gorszym stanie, bo tylko takim społeczeństwem da się wtedy manewrować i niech się cieszy, że ma na bułkę, prawda? To niczego więcej nie będzie, nie będzie dla nas konkurencją. Za chwilę sprywatyzujemy lasy, za chwilę sprywatyzujemy fatalny stan służby zdrowia. Wiadomo, kto kupi te lasy i te szpitale, prawda? I za jaką cenę. To można się domyślać. I to jest interes właśnie naszego establishmentu i temu podobnych jednostek. I nie chciałbym przedłużać, ale długo by można tutaj się wywodzić. No, ja myślę, że swego rodzaju prywatnie dopatruje się tutaj jakiegoś szansy i cudu nad Wisłą w sensie w porozumieniu i w zjednoczeniu prawicy, bo im więcej frakcji, tym gorzej, nic tu nie zrobimy. Jedyną drogą jest faktycznie odsunięcie od władzy towarzystwa, gdzie przez chwilę mieliśmy ten moment, gdzie czwarta RP zaczęła powoli istnieć, przywracać wartości, właśnie niszczyć bełkot, bo mamy tak niski stan świadomości naszego społeczeństwa, a to jest chyba najgorsze. Właśnie taka mała przeciwwaga mediów, dzięki Bogu, że one istnieją jeszcze, ale przeciwwaga TVN i temu podobnych, które dalej wprowadzają chaos, bełkot. To, co pan Wojtek powiedział, róbmy wszyscy swoje to, co jest możliwe, ale myślę, że jakieś porozumienie, zjednoczenie prawicy kosztem wyrzeczeń i kompromisu. A myśli pan, że Wojciech Sumiński nadawałby się na lidera? Ja myślę, nie wiem, czy by chciał, ale jestem mu wdzięczny za to, co robi i chciałem publicznie tą wdzięczność wyrazić i słowa podziękowania za to, że właśnie uświadamia nas swoją pracą. Wiemy, jakim kosztem, ile go to kosztowało i tego mu chciałem pogratulować, za to mu podziękować. Takich ludzi nam potrzeba, to jest bohater dzisiejszych czasów. Bardzo serdecznie dziękujemy. To Wojtek, czas na krótką deklarację polityczną, że przyznaj się, będziesz kandydował, chcesz zostać europosłem.
No powiedz, że będziesz, nie? Nie chcesz, nie. Że będziesz, no jesteś psychologiem, dziennikarzem śledczym, przydasz się w parlamencie. Myślę, że każdy z nas ma tutaj jakieś zadanie do wykonania. Myślę, że moim zadaniem na pewno nie jest bycie politykiem. Nigdy bym nie chciał być politykiem. Generalnie mam o klasie politycznej takie sobie zdanie. Jakbyś nie chciał, to może się nadajesz do tego. Powiem tak, chciałbym, wolę pisać. Ta książka, którą tutaj Państwu oferuję, bardzo dziękuję przede wszystkim za tak liczne przybycie, to prawdziwy zaszczyt takim miejscu dla mnie szczególnym, spotkać się z takim audytorium jak Państwo. Ta książka jest jak gdyby takim pierwszym moim i grupy z PES Media Group, z Radia Nadzieja, wspólnym produktem. Zamierzamy takich produktów wytworzyć więcej. Kolejna książka będzie dotyczyła właśnie tajemnicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Mam wielką, olbrzymią zaległość, bo to już mocno się przedłużyło, to ksiądz Stanisław doskonale o tym wie. Książka dotycząca księdza Stanisława, który jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważną postacią i który z całą pewnością nie na jedną książkę, tylko na wiele pięknych książek zasługuje. Lubię pisać, dopóki będą ludzie, którzy będą chcieli czytać, to będę pisać i chciałbym przy tym pozostać. Jedno pytanie, ostatnie. A to ja, to nie, to najpierw, to musimy w takim razie tak, pani, a potem ostatnie pytanie, dobrze? I zapraszam tutaj do mikrofonu. Przepraszam, ja właściwie nie pytanie. Ja chciałam powiedzieć, że to, co słychać głównie w tej chwili w Polsce, to zwątpienie. Ja trochę się wejdę w rolę księdza Bałkowskiego i pytanie ewangeliczkę, dlaczego zwątpiłeś i zacząłeś tonąć. My w tej chwili wątpimy, słyszymy bez przerwy wątpienie w to, że możemy wygrać. Dzisiaj w radio, wnet. Profesor Kierżun, wspaniała postać. On też wątpi. On wątpi, czy są ludzie, czy są siły. Nie wątpmy. Wierzmy, że możemy. To wystarczy skończyć takie zdanie. Życie jest? No właśnie. Życie jest? Życzne. Gołębica jest przede wszystkim, wracając do tej gołębicy jako symbolu gołąbka pokoju, gołębica jest przede wszystkim symbolem Ducha Świętego. Duch Święty ukazuje się pod postacią gołębicy w Ewangelii. I wstąpienie Ducha Świętego, powiedzmy nowe zesłanie Ducha Świętego w naszej ojczyźnie może nas uratować bez mocy z wysoka. My nie pokonamy przeciwników, którzy korzystają z mocy piekła. Gdyby ci przeciwnicy to byli tylko ludzie, to jeszcze można byłoby z nimi walczyć tymi metodami, których nam jeszcze nie odebrano. Ale odbiera się po kolei. Natomiast jeżeli ci przeciwnicy mają moce demoniczne po swojej stronie, które przewyższają siły ludzkie, no to trzeba się odwołać do mocy duchowej z wysoka, czyli właśnie do Ducha Świętego, do Jezusa Króla Polski, do Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, do naszych świętych patronów, wśród nich błogosławionego Jerzego Męczennika. Jeżeli się odwołujemy do tych mocy i z nimi współdziałamy za pomocą krucjaty różańcowej za ojczyznę, modląc się o intronizację Jezusa Króla Polski, w szerszym sensie modląc się o ofiarowanie Rosji niepokalanemu sercu Maryi, które się nie dokonało wbrew pewnym pozorom, ofiarowanie świata, ofiarowanie narodów to nie to samo. Matka Boża mówiła o Rosji w Fatimie. Trzeba dosłownie wziąć to żądanie fatimskie z roku 1917. Takie wykręty i wymówki, że skoro narody to i Rosja, prawda, nie Rosja. Pan Bóg się zwraca, taki ma styl, taki ma sposób, zwraca się do konkretnego człowieka, czy do jakiegoś narodu. No wybrał sobie jeden naród, to
gdyby się Żydzi zaczęli wtedy wykręcać i mówić, poczynając od Abrahama, nie, a może kto inny, może moi sąsiedzi, może tam inne narody są wspanialsze od naszego. No tak, a jeżeli Pan Bóg wybrał akurat ten naród, wtedy w czasach Starego Przymierza, no to od wierności tego narodu Bogu zależało wiele. Jeżeli teraz Pan Bóg sobie wybiera, Pan Jezus sobie wybiera pewne narody, na przykład w XVII wieku zwrócił się przez świętą Małgorzatę Marię Alacoque do Francji, do Ludwika XIV. Z żądaniem ofiarowania Francji króla dworu królewskiego wojska Stanów Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Ludwik XIII to zlekceważył i skutki tragiczne są do dziś dzień tego przecież. W postaci masonerii, która wkrótce potem powstała, teraz będzie miała 300. rocznicę swojego działania i prawdopodobnie jednym z celów masonerii jest zniszczyć Polskę do roku 2017 do reszty, tak żeby tak nas powalić i tak nas ogłupić i tak nas oszukać i rozkraść jeszcze to, co zostało, odebrać nam jakąkolwiek nadzieję, no to te najbliższe lata, te 3 lata mogą decydować o tym, czy Polska będzie, czy jej nie będzie. Bój to z pogaństwem nowożytnym, bój to z szatanem samym, kto to powiedział? Świętej Pamięci ksiądz Antoni Szlagowski, 17 sierpnia roku 2020 na pogrzebie księdza Ignacego Skorupki. Ważą się losy Polski, losy Europy się ważą. Czy Polska będzie, czy Europa będzie? Bój to z pogaństwem nowożytnym, bój to z szatanem samym. O ile wtedy była świadomość tego zagrożenia, prawda? Życie albo śmierć. O tyle teraz ta świadomość jeszcze tak pomalutku się budzi. Do tego jest właśnie potrzebny ten gołąbek, ta gołębica, czyli Duch Święty. Bez Ducha Świętego ani rusz, bez Chrystusa Króla ani rusz, bez Matki Bożej Królowej Polski i bez różańca. Nie pokonamy przeciwnika, bo to są siły nie tylko ludzkie. Przecież to jest pajac, prawda? Taki premier, prezydent, to są pajace, prawda? Jako ludzie to można powiedzieć nic, zero, poniżej zera. Wiarygodność grubo poniżej zera. Człowieczeństwo też gdzieś się zagubiło w tych pajacowatych postaciach. No ale jeżeli tymi postaciami ktoś steruje, ktoś i to nie tylko ludzie z ukrycia być może i jeszcze właśnie jakieś te złe duchy, no to trzeba sięgnąć po te moce duchowe, które pozwolą nam odnieść zwycięstwo. O, pan rycerz, brawo. To niedobrze, proszę ojca, to niedobrze, bo ja chciałem wystąpić inkognito. Ale pan ma twarz przecież. Po prostu mógłbym zadać pytanie panu Szumlińskiemu, no tak, po tej konferencji, ale celowo zadaję publicznie. Czy pan się zainteresował kiedykolwiek, że została zmieniona cena mleka 1 lipca 1983 roku przez wprowadzenie kryterium weterynaryjnego pod nazwą próby Whiteside'a. Czy pan kiedykolwiek się tym zainteresował? Dziękuję. Ja myślę, że Wojtek powinieneś, znam odpowiedź, jakiej udzielisz, powinieneś sobie zanotować i to może będzie do kuriera, co? Bo właściwie dlaczego się tym interesować, to już jest interesujące. Kogo próba? Dobrze. Dobrze, zanotujemy. Przepraszam, nie, bo popełniłem błąd, bo założyłem, że Wojtek się tym nie interesował, a przecież mógł się interesować. Nie, Wojtek, czy ty się zainteresowałeś? Nie, ja przyznaję, że się dotąd nie zainteresowałem. A od teraz będziesz się tym interesował? Zainteresuję się, tak. Zainteresuję się. A ksiądz się tym interesował? Trochę się dowiadywałem na ten temat, bo tu szereg rozmów prowadziłem, przecież właściwie słuchałem bardziej niż mówiłem z czcigodnym przedmówcą i bardzo jestem przejęty tą postawą właściwie, może powiedzieć bohaterską, walki o prawdę w sprawie mleka, ale w sprawie Polski. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Ksiądz Stanisław, bardzo
Bardzo dziękujemy. Wojciech Sumliński będzie książkę podpisywał. Tutaj na scenie będzie można podpisywać książkę. Życzymy Państwu miłego poranka jutro. 7:07. Życie jest piękne.